Cześć, jestem Magda selfmastery.pl. Dzisiaj temat pozytywnego podejścia do życia bez względu na okoliczności. Dzisiaj nie dam ci przypisu na to, jak być wiecznie zadowolonym i szczęśliwym, ani na to, żeby wszystko zawsze szło po twojej myśli, ale opowiem o tym, jak bez względu na to, jak jest, zachować pozytywne podejście do życia. Bo życie przynosi nam bardzo różne doświadczenia. Czasami to są momenty szczęśliwe, a czasami, delikatnie mówiąc, mniej szczęśliwe. I generalnie niby wszyscy wiedzą, przynajmniej teoretycznie, że lepiej mieć pozytywne podejście do życia niż negatywne podejście do życia, ale wiedza i praktyka nie zawsze idą tu w parze. Nie idą w parze, szczególnie wtedy, kiedy nic nie idzie po naszej myśli w życiu. Akurat nic nam nie wychodzi. Wtedy zaczynają się schody w tym naszym pozytywnym podejściu. Bo bardzo łatwo mieć pozytywne podejście do życia, kiedy się wszystko układa, według naszego scenariusza jest pięknie. Wtedy bycie pozytywnym jest proste, przychodzi naturalnie. To nie jest jakieś wielkie wyzwanie wtedy. Chociaż fakty są takie, że niektórym ludziom bycie pozytywnym przychodzi po prostu łatwiej niż innym, bez względu na okoliczności. I to ma związek też z naszymi genami, ale nie będę w to teraz wchodziła. Generalnie jesteśmy bardziej skłonni do bycia pozytywnymi, kiedy wszystko się układa. I to jest oczywiste, proste i naturalne. Ale co się dzieje, kiedy sprawy nie idą po naszej myśli? Co się dzieje, kiedy nagle wszystko się wali, kiedy tracisz pracę, kiedy partner czy partnerka odchodzi, ktoś bliski umiera, albo dziecko choruje? Jak wtedy zachować pozytywne podejście do życia? Jak uniezależnić swoje pozytywne podejście od tego, czy akurat w tej chwili wszystko idzie w naszym życiu po naszej myśli, czy nie? Myślę sobie, że większość ludzi nie ma pojęcia, jak to zrobić i żyje na takiej huśtawce: raz w strefie pozytywnego podejścia do życia, bo akurat chwilowo wszystko jest dobrze, raz w strefie rozpaczy, martwienia się, strachu, stresu i cierpienia, bo akurat jest źle. I wtedy pojawiają się te wszystkie trudne emocje. Czarne myśli, najgorsze scenariusze przychodzą do głowy. Zachowanie pozytywnego podejścia w takich warunkach jest wyzwaniem. To jest prawdziwa sztuka, ale to jest możliwe. Da się to zrobić. Chociaż wypracowanie takiego podejścia będzie ci kosztowało na pewno dużo pracy i świadomości. Nie tylko ciebie zresztą każdego. Dzisiaj powiem, jak to zrobić, żeby było chociaż trochę łatwiej. Ale to nie będzie tak, że powiesz sobie parę afirmacji przed lustrem, albo wmówisz sobie, że będzie dobrze i że wszystko jest dobrze i tak będzie. Nie o to w tym filmie będzie chodziło. Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze i że jesteś zwycięzcą. Ale powiem ci, że możesz zachować pozytywną postawę bez względu na to, co się dzieje. Czy się dzieje dobrze, czy się dzieje źle. Czasem czytam pod filmami komentarze w stylu: Ale wy nie rozumiecie. Moje życie jest naprawdę beznadziejne, nic nie idzie. A ty, Magda, na pewno miałaś życie usłane różami i wszystko ci przychodzi łatwo. I ciekawe, jak tobie byłoby w mojej sytuacji? Jak ty byś sobie poradziła, gdyby ci się stało to, co mi? Rozumiem, że jest ci trudno, naprawdę to rozumiem. Ja rozwijam się po to, żeby móc w takich sytuacjach, mimo okoliczności, jednak zachować pozytywną postawę, co nie znaczy, że to jest łatwe. To wymaga świadomej pracy i świadomego wysiłku, ale myślę, że Ty też możesz to zrobić. Chociaż bez pracy się na pewno nie obejdzie. Skróty nie działają. Pewnie już nieraz próbowałeś pozytywnie myśleć na skróty, tak trochę na siłę wmawiać sobie, że jest dobrze, kiedy wcale nie jest. I może nawet przez jakiś czas to się udawało, to działało. Ale też nie trwało to pewnie za długo i znów wróciłeś do swoich starych schematów. Jest tak, bo to po prostu nie działa. Nie działa też uzależnianie swojego pozytywnego podejścia od czynników zewnętrznych i wydarzeń zewnętrznych. A większość ludzi od tego właśnie uzależnia swoje samopoczucie. Jeżeli uzależnisz swoje podejście do życia od czynników zewnętrznych, to całe życie spędzisz na huśtawce, o której mówiłam wcześniej. Bo raz będzie dobrze, a zaraz potem źle. I twoje podejście razem z tymi wydarzeniami będzie falowało. Raz w jedną, raz w drugą stronę. To też nie zadziała. Jak zachować pozytywne podejście niezależnie od okoliczności. Myślę, że warto tu zrozumieć jedną rzecz, która będzie w tle całego tego filmu i będzie najważniejszym przekazem, który chciałabym, żeby dzisiaj wybrzmiał. To czy będziesz miał pozytywne podejście do życia czy nie, zależy od twojego wewnętrznego nastawienia i wewnętrznej pracy, a nie od zewnętrznych okoliczności. I niech to dobrze zapadnie ci w pamięć. Twoje pozytywne podejście to jest kwestia wewnętrzna, a nie zewnętrzna. Jasne, możesz sobie tak ułożyć życie, żeby dużo pozytywnych rzeczy się w nim działo, świetnie, ale prędzej czy później przyjdzie moment, kiedy już tak pozytywnie na zewnątrz nie będzie. Dlatego liczy się to, co wewnątrz. Jak w takim razie zachować pozytywne podejście w każdej sytuacji? Jak być osobą, która jest pozytywna bez względu na to, jak dużo rzeczy, Pozornie negatywnych, dzieje się w jej życiu. Pierwszy krok, bez względu na sytuację, w jakiej jesteś, to poddanie i akceptacja. To jest pierwszy krok. I to jest część, która budzi chyba najwięcej kontrowersji i jest najmniej rozumiana. Bo co to właściwie znaczy, że mam zaakceptować coś? Mam to zostawić? To jak w takim razie sprawy się polepszą, jeżeli ja będę tak wszystko akceptował? Mam się poddać? Co z tego będę miał? Jak ma mi to pomóc? Przecież trzeba walczyć z tym, co jest. Trzeba zrobić tak, żeby jak najszybciej było pozytywnie, szczęśliwie, dobrze. Za każdym razem, kiedy mówię o akceptacji, pojawiają się komentarze tego typu. Ludzie łączą akceptację z biernością, z poddaniem się, ale akceptacja wcale na tym nie polega. Nikt nie mówi ci, żebyś udawał ameby, jak wszystko dookoła się wali. W akceptacji wcale nie chodzi o bierność i wieczne tolerowanie obecnej sytuacji, wcale nie. Akceptacja nie wyklucza działania, a nawet je wspiera. Kiedy mówię o akceptacji, mam na myśli to, żeby uznać fakt, że ta chwila, ten moment jest taki, jaki jest i przyjąć go takim, jaki jest. Chodzi mi o to, że w tej chwili, w tym malutkim momencie, tu i teraz sprawy mają się właśnie tak, a nie inaczej. To nie oznacza nic nierobienia, to nie oznacza poddania się. Ale ten malutki moment jest właśnie taki, i nie da się tego teraz zmienić. Poddanie się mu jest najmądrzejszym, co można zrobić dla swojego pozytywnego podejścia. Jeżeli tego nie zaakceptujesz, jeżeli będziesz się opierał czy opierała, to będziesz się oddalać od prawdziwego, pozytywnego podejścia. Opór niczego tu nie ułatwia, wręcz przeciwnie buduje tylko napięcie. Jeżeli uznasz, że w tej chwili jest tak, jak jest. Przyjmiesz to, zobaczysz, że sporo tego napięcia kompletnie zniknie. I ja wiem, że to brzmi jak jakaś niedorzeczność, ale naprawdę, im bardziej jesteś w stanie przyjmować takie rzeczy w danej chwili, poddać się temu, co jest tu i teraz, i łączyć się z obecną chwilą, akceptować ją, tym łatwiej będzie ci zachować pozytywne podejście, nawet w najgorszych chwilach. I tym łatwiejsze stanie się też Twoje życie. To jest pierwszy krok do tego. Drugi krok. To zrozumienie, że nie wszystkie sytuacje, które wydają Ci się teraz złe na podstawie Twoich bieżących odczuć, rzeczywiście są złe, i nie wszystkie sytuacje, które teraz wydają ci się dobre, rzeczywiście wyjdą ci na dobre. I to jest bardzo ważne, bo szybko oceniamy to, co się dzieje w naszym życiu w prostych, czarno-białych kategoriach, to jest albo dobre, albo złe koniec kropka. Ale żeby zachować pozytywne podejście do życia, Trzeba zrozumieć, że nie wszystko jest takie proste, że nie wszystko jest czarno-białe. Nie wiem jak ty, ale ja mam sporo w życiu doświadczeń, które chwili, kiedy się działy, przypominały przechodzenie przez piekło. I to nie są przyjemne chwile. To są najczarniejsze chwile, najgorsze chwile. Ale prawda jest taka, że czasem te nieprzyjemne rzeczy, przez które przechodzimy i które wydają się takie straszne w momencie, kiedy się dzieją, Później wychodzą nam na dobre, albo nawet na bardzo dobre. I odwrotnie, rzeczy, które wydają się takie wspaniałe w danej chwili, potem zamieniają się w mało przyjemne wydarzenia. Pewnie też masz takie doświadczenia. Może to był dla Ciebie rozwód, utrata pracy, strata wszystkich oszczędności, albo śmierć kogoś bliskiego. W momencie, kiedy te rzeczy się dzieją, bardzo ciężko nie nazywać ich złymi. Ale Ile razy po takim doświadczeniu ludzie znajdują partnera, który jest im jeszcze bliższy, znajdują jeszcze lepszą pracę, zarabiają jeszcze większe pieniądze albo robią coś dobrego pod wpływem doświadczenia śmierci kogoś bliskiego? To się dzieje. Na pewno też znasz masę historii ludzi, którzy wielkie porażki zamienili na wielkie sukcesy. Pełno tego jest. To jak to jest w końcu? Które doświadczenia są dobre, a które złe? Nie wiadomo. I to też dotyczy Ciebie i Twojego życia. I ja wiem, że bardzo trudno tak do tego podejść, kiedy jesteś w ogniu trudnej sytuacji. Ale przypomnij sobie podobne wydarzenia w Twoim życiu, które w momencie, kiedy przez nie przechodziłeś, były bardzo bolesne, a potem okazało się, że na nich skorzystałeś. Znalazłeś w nich jakieś możliwości, szanse, siłę do zmiany i do rozwoju. Może one kompletnie zmieniły Twoje życie? Takie wydarzenia kompletnie zmieniły moje życie. Dlatego bez względu na to, przez co teraz przechodzisz, pamiętaj o tym, że z czasem możesz radykalnie zmienić zdanie na temat tej sytuacji i może się okazać, że to było najlepsze, co cię w życiu spotkało. Nie wiesz, w co się to wszystko zamieni, dlatego przestań oceniać, otwórz się na wszystkie opcje i możliwości. Będzie z tego, co ma być i to, co z tego zrobisz. I to znów trochę cię uwolni, odpuści, zejdzie trochę napięcia, jeżeli się otworzysz na wszystkie możliwe opcje. Czyli mamy dwa kroki: akceptację i poddanie, w połączeniu ze świadomością, że w sumie nie wiemy, czy to, co się dzieje w naszym życiu, jest dobre czy złe. I to prowadzi nas do trzeciego kroku, którym jest przyjęcie postawy ucznia. O co mi chodzi? Postaw się w pozycji ucznia, który wyciąga ze wszystkich doświadczeń lekcje dla siebie i patrzy na to, co się dzieje, i na całe swoje życie, jak na szansę do nauki. Żeby to zrobić, kluczem jest zaufanie do życia, zaufanie do tego, że cokolwiek się dzieje, nie ma tam niczego, czego nie powinieneś doświadczyć. Zaufaj temu, że cokolwiek się zdarzy, Ty będziesz w stanie czegoś się na tym nauczyć, wyciągnąć dla siebie lekcje. Bez względu na to, czy to będzie coś, co pójdzie po Twojej myśli, czy coś, co kompletnie wywróci Twoje życie do góry nogami. Zawsze można się czegoś na tym nauczyć. Zawsze. Tak naprawdę, co z tym zrobisz, zależy od Ciebie. Kiedy dzieje się coś strasznego, masz wybór: możesz stać się ofiarą sytuacji, możesz poczuć się zraniony, pogrążyć się w smutku i w depresji. Albo możesz wyciągnąć coś z tego dla siebie, jakąś lekcję, która pomoże Ci w przyszłości. Życie to nie tylko kwiatki i motylki, to też cierpienie. Jeżeli będziesz chciał doświadczać tylko tak zwanych pozytywnych rzeczy, to nigdy nie zachowasz pozytywnego podejścia w trudnych warunkach. To będzie niemożliwe, bo oczekujesz czegoś, co jest niemożliwe. Pojawią się w Twoim życiu porażki, będą problemy, mniejsze czy większe. Oczekiwanie, że będzie tylko dobrze i tak jak chcesz, jest naiwne. I nawet to, że będziesz akceptującym, nieoceniającym studentem życia, też nie znaczy, że wszystko będzie szło po Twojej myśli. To nie jest po to robione. To nie jest dla zewnętrznego efektu, chociaż taka postawa daje ci najwięcej szans na dobry zewnętrzny efekt. Tak czy inaczej, chodzi o zachowanie pozytywnego podejścia, mimo że będą się różne rzeczy wydarzały w swoim życiu. Pozytywne podejście, o którym dzisiaj mówię, wcale nie powoduje, że wszystko będzie szło tak, jak chcesz i że będzie wspaniale. Chodzi o to, żebyś bez względu na to, jak będzie, wyciągał dla siebie coś z tej sytuacji. Jeżeli połączymy dobrze rozumianą akceptację, trochę dystansu do własnych ocen sytuacji, w której jesteśmy, i gotowość do przyjęcia postawy ucznia, studenta życia, to łatwiej będzie być pozytywnie nastawionym. To nie znaczy, że zniknie cierpienie. To znaczy, że bez względu na to, jak będzie, ty będziesz mógł mieć pozytywne podejście. To, o czym dzisiaj mówię, pewnie nie do końca przypomina to, co chciałeś usłyszeć. Ale być może chciałeś usłyszeć coś, co przyniosło by ci więcej szkody niż pożytku. Co mam na myśli? Mam na myśli uproszczoną koncepcję pozytywnego myślenia i podejścia do życia. To jest teraz bardzo popularne. Bardzo popularne stało się to, żeby zmieniać swój stan, swoje emocje, myśli, uczucia i doświadczenia za wszelką cenę, aż do momentu, kiedy będą wreszcie pozytywne. Bardzo uproszczone rozumienie pozytywnego myślenia polega na tym, że chodzi tu tylko o tworzenie i generowanie sztucznie pozytywnych myśli i emocji. Wiele osób myli pozytywne podejście z tym, że zawsze trzeba mieć pozytywne myśli, uczucia, doświadczenia i zwalczać wszystko, co jest negatywne. Ale tak naprawdę, pozytywne myślenie wcale na tym nie polega i wcale nie oznacza ignorowania tego, co negatywne, ani uciekania od tego na siłę. Wręcz przeciwnie. Zmuszanie się do bycia pozytywnym nie działa. I jeżeli tak będziemy rozumieć pozytywne myślenie i podejście, to wystawiamy się na niebezpieczeństwo, bo to może prowadzić do poważnych problemów psychicznych. Ignorowanie trudnych emocji wcale nie sprawia, że one znikają. Udawanie, że ich tam nie ma, nie sprawia, że one znikają. Zamiast zaprzeczania trudnym emocjom, unikania ich, w pozytywnym podejściu do życia chodzi raczej o przyjęcie ich. Zauważenie ich, docenienie ich i naukę na nich. Już wiemy, że tak zwane negatywne rzeczy też mogą być pozytywne. Negatywne doświadczenia mogą nam pomóc osiągnąć lepsze rezultaty w życiu, pod warunkiem, że je dobrze wykorzystamy. Ludzie, którzy bardzo dobrze radzą sobie w życiu, to często te osoby, które przeszły przez najróżniejsze trudności, przeszkody i pozwoliły im to zbudować dodatkowe zasoby wewnętrzne, żeby pójść dalej. Sięgać po większe rzeczy w życiu, czuć się lepiej. Ale, żeby można było z tego wszystkiego skorzystać, nie możemy zaprzeczać negatywnym rzeczom. Poza tym, za dużo dobrego też może się zamienić w coś negatywnego. Więc to całe pozytywne podejście wymaga spojrzenia na sprawy z szerszej perspektywy, niż tylko skupienie się na ślepym generowaniu optymizmu, pozytywnych emocji i myśli. Będzie raczej chodziło o przyjęcie wszystkiego zamiast walki z tym, bo ważne jest to, żeby umieć radzić sobie z negatywnymi myślami, trudnymi emocjami, zachowaniami, nie przez zaprzeczanie i ignorowanie ich, tylko przez akceptowanie ich, przez przekraczanie ich. Czyli nie chodzi o bycie pozytywnym na siłę i okłamywanie samego siebie. To jest teraz wyjątkowo łatwe, bo myślę, że żyjemy trochę w świecie takiego naiwnego pozytywnego podejścia. Pozytywnego terroru, nawet, gdzie każdą chwilę smutku czy gorszy stan trzeba natychmiast zmienić, bo trzeba być zadowolonym i wesołym. Ale tak nie jest, jesteśmy ludźmi. To się na nas odbija. Jak to się na nas tak naprawdę odbija? Prosty przykład. Nie wiem, czy masz takiego przyjaciela albo kolegę, który zawsze, jak mu opowiadasz o czymś, chcesz po prostu podzielić się czymś, jakąś historią, emocjami. Nie mówię o ciągłym marudzeniu i zrzędzeniu, tylko o takiej prawdziwej rozmowie, szczerej. Mówię o szczerej rozmowie na temat tego, co czujesz i przeżywasz. Siedzisz z tym kolegą, mówisz, 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 a twój kolega na koniec rzuca: Nie martw się, stary, wszystko będzie dobrze. Jak się wtedy czujesz? To pewnie wynika z jego dobrych intencji, ale, z intencji, ale tobie jakoś wcale to nie pomaga. Czujesz się zrozumiany? Czujesz się lepiej? Nie sądzę. Myślę, że czujesz się jeszcze bardziej samotny, czujesz się jeszcze gorzej niż wcześniej. Wydaje ci się, że Twój kolega Cię kompletnie nie rozumie i nie przyjmuje do wiadomości tego, co mówisz. Sami sobie robimy dokładnie to samo. Pojawiają się jakieś myśli i emocje, może negatywne, a my przekierowujemy wszystko na siłę na coś pozytywnego, bo tak trzeba. I w ten sposób bywa, że uciekamy od swoich prawdziwych emocji. To nie zadziała. To nie jest pozytywne podejście, tylko okłamywanie samego siebie. Te trzy kroki, o których dzisiaj mówiłam, pomogą ci z prawdziwym pozytywnym podejściem, a nie z atrapą pozytywnego podejścia. Ale od Ciebie zależy to, czy podejmiesz wysiłek wykorzystywania tego. Doświadczysz różnych sytuacji, ale od Ciebie zależy, czy wyjdziesz z nich mądrzejszy, czy poraniony, skrzywdzony. Wybór należy do Ciebie. Większość ludzi idzie w stronę bycia ofiarą. Ale ty możesz być uczniem, cokolwiek życie ci przyniesie. Myślę, że to jest lepsze niż bycie ofiarą. Na koniec chcę powiedzieć, że jeżeli chcesz więcej informacji na temat zachowania pozytywnej postawy, dobrze będzie połączyć ten film z paroma innymi: na przykład z filmem o pokonywaniu trudności, to na pewno. Też z filmem o martwieniu się, z filmem o akceptacji, o medytacji, o optymizmie też. Chyba tyle. Te filmy razem to będzie niezły pakiet informacji na ten temat. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli uważasz ten film za ważny i przydatny dla siebie, podziel się nim z przyjaciółmi, zostaw mi swój komentarz na temat pozytywnego podejścia do życia. Zapraszam też na coaching jeden na jeden ze mną. Sporo osób pyta, czy to będzie naprawdę bezpośrednio ze mną. I od razu mówię, że tak, to będzie ze mną. Więcej szczegółów na temat samego coachingu znajdziesz na Selfmaster.pl. Tymczasem, do zobaczenia.